Cześć, z tej strony Adam, witam na kanale Auto Discover, a w tym odcinku będziemy rozładowywać samochód z samochodami, czyli autotransporter, inaczej tak zwaną LOR. A skąd się wzięła ta nazwa? Głównie to jest autotransporter, to się wzięło, bo niektóre zabudowy nazywają się choćby nawet LOR, czyli LOR. Tutaj mamy zestaw tak zwany tandem, czyli jakbyście zauważyli różnicę, to jest taki samochód z zabudową plus krótsza przyczepa. Są tak zwane też euroklatki, gdzie mamy krótki samochód i długą przyczepę, czyli taki mniej więcej 1/4 do 3/4, a tu takie mamy pół na pół. Pan Janusz tutaj już steruje jak na lotnisku ruchem, powinniśmy mu dać jeszcze takie lampki. Pan Janusz ma doświadczenie w kierowaniu dużymi pojazdami, dla niego przejazd taki lorą to jest jak dla mnie rowerem. Na lorze mamy, na razie pokażę wam tylko samochody, a jak będą zjeżdżać, to będziemy sobie je omawiać szczegółowo. Jest Mustang, jest Porsche Boxster, mamy Subaru Outback, mamy Hyundai Kona, Audi Q3, Mercedesa GLC, najnowszy model GLA, a z tyłu mamy Jaguara F-Type sportowego. Pierwszy pewnie będzie F-Type. Jaguar F-Type, 2016 rok. Ładny kotek, czy nie? Znaczy on chyba będzie chodził, bo tam dali sobie, Spadł na cztery łapy, nie? Znaczy na cztery łapy, ale podłożyli dywanik, bo to musieli jeździć nim. Ale ja szybciej go ściągnę widłami i bezpieczniej chyba będzie. Niż z tym kołem takim Dobrze, no to wracając do Jaguara F-Type, mamy tutaj samochód z 2016 roku dla pana Marka. Samochód dość tanio kupiony, bo taki Jaguar podobny wyjdzie między powiedzmy 56 a 60 parę tysięcy pod dom, co nie jest dużą kwotą. Z uszkodzeń, no to mamy uszkodzony przód, jest uszkodzona poduszka przednia z pirotechniki, czy pewnie jakieś pasy, trzeba by to wszystko oczywiście sprawdzić, zweryfikować. Tak, pas na pewno, jak widzicie, wystrzelony. Jak widać, uszkodzenie jest bardziej górą niż dołem, bo tutaj dół zderzaka, ten reflektor, nie chce się teraz wypowiadać, ale wygląda na to, jakoby był cały. Natomiast trzeba by pewnie kupić kompletny przód do tego auta, no bo ze zderzaka no to odzyskamy parę kratek, maska, chłodnicę, pas przedni. To takie kompletne przody są już między 32 a 40 tysięcy złotych. Do tego oczywiście akcyza, pewnie między 10-12, no i taki samochód wyjdzie ile? Jak szybko liczyliście? Między 110 a 120 tysięcy, a na Automoto ile? Zaczynałem się od 150-160 tysięcy, więc naprawdę można sporo zaoszczędzić. Tutaj mamy bardzo fajny silnik V6, silnik z kompresorem, ponad 300 koni mocy. Ja takim silnikiem jeździłem osobiście w Jaguarze XJ i to jest naprawdę oszczędny silnik, bo na takiej trasie jechałem nim akurat na Chorwację, to spalił średnio koło dychy, więc to nie jest jakiś duży wynik. Jedyne co, no to może brakować tego gangu V8, ale ten silnik też dość fajnie chodzi. A wam podoba się Jaguarek? Miau! Zdjęcia ma robić, tak? No przy okazji, nie? No to ja robię! Tam ma być z iluś stron. Dobrze mi tam wchodzi pod spodem? Żony trzeba zapytać. Zapewne jak każdy kotek spadnie na cztery łapy. No tutaj w przypadku takiego samochodu z takim uszkodzeniem, jak jest ta maska podbita, no to wymaga ona zabezpieczenia, bo po prostu by odleciała podczas transportu i uszkodziła słupki, szybę, dach. Być może by się urwała i jeszcze narobiła więcej biedy, więc po co sobie głowę tym wszystkim martwić się, zawracać. Ale już jest pan spóźniony. Ja? No a zdjęcia? No to trzeba a, ten. To może będzie jeździł. Jak będzie latał. Właśnie. To Audi Q3 z 2020 roku dla pana Tomka. I uwaga, kupiony początkiem czerwca w Kalifornii, a stamtąd z zachodu jest dość długi transport, więc samochód tak naprawdę bardzo szybko do nas przypłynął. Może jeszcze kilka słów o cenach części. No to ceny części mniej więcej, zazwyczaj do takich aut nie jest dużo używek, bo to jest najnowszy model, więc tutaj można podeprzeć się ASO albo używane części mają bardzo podobną cenę do nowych. Błotnik przedni między 1500 a 1700 zł, przykładowo.
Mamy tutaj wersję bardzo fajną, jest ona z napędem oczywiście na 4 koła, jest bardzo dobrze wyposażona. Za takie auto z 2002 roku, z takim naprawdę niewielkim przebiegiem. 2022 roku trzeba na aukcji zapłacić między 85 a 95 tysięcy złotych pod dom. Do tego naprawa, no ale chodnice są całe, więc reflektory, błotniki, zderzak. Jak będzie S-Line, no to wiadomo, że będzie drożej. Bo jak jest S-Line, to zawsze jest drożej, ale co, robimy zdjęcia też dla klienta, w jakim stanie samochód przyjechał. A załatwiłeś mi tą podwyżkę? Panie Adasiu, słyszy pan, co mówię? Musi się pan... Nie słyszę, bo wózek głośno chodzi. specjalnie tak mówi, żeby nie... Ekstra płatne dzisiaj mam mieć. No jak? Overtime, nadgodziny. A nie jest. Uważaj na buty. Wszystko dzisiaj Grzesiek stawia. W końcu w Krzeszowicach jesteśmy. Jakby pan Janusz Grzeszowie u mnie rozładował, to ja bym płacił. Kupart, Krzeszowice. Jak już tutaj jedziemy, lewituje nam samochód, no to jak widzicie tutaj mamy też od koła został uszkodzony tutaj próg z prawej strony, z przodu. Panie Adasiu, a gdzie telefon? Ja już zrobiłem mu zdjęcia. Jemu? No. No super elegancko. Jeszcze mu zrobię więcej. I this what it is, Grzegorz, dokładnie. Ulubione twoje przysłuchy. Powiedzonko ze Stanów, tak. Mamy tutaj Mercedesa GLA, najnowszy model z 2022 roku. Dla pana Artura, auto z minimalnym... No, może tamtym możemy... No, dobrze, że pan Janusz jest tu, kto rozrządzić. Mamy tutaj 6400 mil przebiegu. Samochód został zakupiony w pierwszej połowie czerwca. Transport z Seattle, stąd też dłuższy czas, no bo Seattle mamy na północnym zachodzie. Napęd mamy 4MATIC. Jak wam się podoba najnowszy GLA? Mi się osobiście chyba bardziej trochę poprzedni podobał, bo ten to taki troszkę wyższy, taki bardziej cukierkowy, bym powiedział jeszcze bardziej taki damski, no nie wiem, taki wyższy, no nie wiem, mi się poprzedni osobiście bardziej podobał. A propos naprawy tutaj, no to tu na pewno będzie do wymiany poszycie progu, para drzwi, przód, tył. Nowe drzwi w ASO kosztują między 3800 a 3900, takie ceny znalazłem. A ile za takiego Mercedesa GLA, tak fajnie wyposażonego, no to tutaj między 110 a 125 tysięcy złotych, w zależności od wyposażenia i przebiegu. Kolejny samochód, który pan Janusz dzisiaj dla was ściąga, 2017 rok, Mercedes GLC. Od dobrego chrześcijanina z tyłu mamy rybkę z napisem Jesus, więc na pewno jako porządny chrześcijanin pewnie zmieniał olej w serwisie i zmieniał go nad wyraz często. Samochód no, z nie najmniejszym przebiegiem, ale w fajnej cenie kupiony. Przebieg to 80 tysięcy mil. Samochód odpala, kluczyki ma i w domyśle z run and drive, przynajmniej tak go opisała aukcja. Uszkodzenie z tyłu, jak widzieliśmy tam zawieszenie, oczywiście zderzaka nie ma, pewnie błotnik. I pewnie was jeszcze ciekawią ceny części, no to taki zderzak z tyłu to jest wydatek 1000 zł, więc ceny części nie są już jakieś wysokie. Już obecnie jest produkowany nowszy model GLC, więc do tego auta jest dużo części. Nie ma problemu na rynku wtórnym czy na Allegro znaleźć części, być może i nawet pod kolor. Cena. Ile takie GLC? Między 75 a 85 tysięcy pod dom, z tym rocznikiem, z podobnym przebiegiem. Zależy z jakim wyposażeniem tutaj mamy. Tak jak chciałem podkreślić, 4MATIC. 4MATIC. Quattro? X-Drive? 4MATIC. Jak tutaj się przyglądam temu autu, no to na pewno część tutaj wnęki będzie wymagała wymiany, czyli trzeba będzie kupić albo gotowy element ZASO, który się tutaj rozwierci i go z powrotem tutaj zamontuje. Odtworzy się oczywiście te masy, które wcześniej tutaj fabryczne były, tak aby odwzorować fabrykę, lub kupi się tak zwaną ćwiartkę i tak samo się rozwierci w tych miejscach, aby te masy tutaj odtworzyć. Widzę, że ta pierwszy rzut oka się wydaje, że ta linia tutaj błotnika na dole została w miarę zachowana i impact, czyli jakby całość uderzenia skupiła się tutaj na tym rogu. Natomiast jeszcze oberwało zawieszenie. Pozytywną informacją jest to, że ono nie poszło tutaj i nie uderzyło nigdzie w budę. Patrząc na ten samochód,
naprawdę musiałbym zobaczyć, z którego stanu, bo nie na wszystkich, nie do wszystkich aut sobie to napisałem, ale wygląda on naprawdę ładnie. Nie ma tutaj ani śladu żadnej korozji. Jest zderzak. Przynajmniej to, co z niego zostało. Elementy no, standardowo wsadzone do środka. Mamy tutaj roletkę, no, nie będziemy tego tutaj wywracać, przebierać, ale no, jak widać tu, o widzicie, tu jest dziura, więc to zostało uszkodzone. Ale nawet i tutaj w tym miejscu, gdzie fabrycznie jest dziura, to wszystko zostało zaklejone, żeby tutaj woda się nie lała, więc całkiem spoko. Panem Januszem nie ma żartów, tutaj nie ma. Się. Same świeżynki 2022 Hyundai Kona dla pani Kasi. I co? Trzeba będzie pewnie zrobić kompletny przód. Jak widzimy po naklejce mamy napis AWD, czyli All Wheel Drive. Napęd na 4 koła. Bardzo piękny czerwony kolor. Te wszystkie elementy polakierowane w kolor nadwozia, ponieważ mamy sportową wersję N-Line. N, nie ma lipy line. Kamerownik! No co dyrygujesz, że szefa byś zabił swojego? Jak? No, wsadziłem co? Go przed chwilą. Właśnie. Dzisiaj się dzieje. Dobra, to co, robimy zdjęcia. Pan Janusz minął bardzo ważną rolę robienia zdjęć, ponieważ zdarzają się mniejsze lub większe uszkodzenia podczas przeładunków, transportów. Akurat u nas staramy się to pilnować, żeby tego było jak najmniej, czuwać nad całym procesem, ale jak widzicie, samochód jest kilka razy przeładowywany, a na zdjęciach z kopartu, choćby nawet, założy się, że nikt nie widział takiego małego znaczka H. Kurde, patrz, Hyundai, kto by to widział, kto by to pomyślał? A jak ten samochód się jeszcze umyje, to wyjdą takie rzeczy. Zobaczcie, tu jest to, odprysk? Nie, nie ma odprysku, ale tu jest jakaś ryska. No jakby to jest samochód używany, widzicie, ten błotnik tu doszedł, więc też pewnie delikatnie dotknął te drzwi. Tak jak ten błotnik tutaj dotknął słupka i też jest jakaś ryska. Pewnie pytacie, skąd takie śruby czy nakładki, to już wam powiem. Skąd brakuje? W kontenerze ściągają te koła, żeby taki mały nawet SUV mógł się na wysokość zmieścić. Czasami się zdarza tak, że te koła gdzieś po prostu leżą i zakręcają je z powrotem. No to już tych kół nie przykręcą na wszystkie śruby. No chodzi tutaj o czas. Tych aut jest bardzo dużo w Holandii. Bardzo dużo się go rozładowuje, więc jakby z jednej strony ich rozumiem, z drugiej my prosimy, jakby oczekujemy, wymagamy od agencji, żeby jednak to skręcali, robili tak jak ma być, ale no nie zawsze się uda. No tutaj wchodzi też trochę czynnik ludzki. Ja czy Grzesiek nie jesteśmy w stanie stać nad każdym autem i od Stanów, nie wiem, płynąć z nim, czuwać nad jego rozładowaniem, robimy co jest w naszej mocy, dzwonimy, rozmawiamy, znamy, jeździmy do Holandii, tak jak widzicie, ja też jeżdżę, latamy do Stanów, rozmawiamy z tymi ludźmi, chcemy poprawić ten proces, aby był jak najlepszy, żeby jak najmniej było akcji typu, że coś się dziś uszkodziło, zarysowało, ale no jak wiecie, ten samochód przechodzi przez kilka rąk i no, zawsze może się coś zdarzyć. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj pod maską. Nie ma lipy line, się nie otworzy. Nie będziemy się tutaj z tym szarpać, ale chłodnice wydają się, że są całe, aczkolwiek płynu nie ma, więc gdzieś jakiś pewnie wyciek jest. Pewnie z was zastanawiają ceny części, no to taki kompletny przód do takiego Hyundai Kony to nie jest duży wydatek, bo jest to w granicach 14 tysięcy złotych. Zakupiony samochód w pierwszej połowie czerwca. Niewielki przebieg, tutaj mamy około 20 tysięcy mil. Napęd na 4 koła, co jest bardzo ważne. I taki samochód, uwaga, można zakupić między 50 a 55 tysięcy złotych pod dom. Taka Kona z pakietem N-Line w Polsce i tak dalej. To będzie około 150 pewnie tysięcy. Panie, lampa jest uszkodzona, ale jest. Nie pękaj. A ta pękła. Jest automat, jest kluczyk. Zobaczcie, fajna tapicerka, tutaj też wytłoczone N na fotelach, super to wygląda. Widzicie, no i czasem się zdarzy, że na koparcie czy i auto insurance, auto położą reflektor, no i może się zdarzyć tak jak w tym przypadku, że ta tapicerka gdzieś będzie delikatnie się już kształci, ale ja jestem dobrej myśli, bo to jest tapicerka materiałowa, gorzej by było ze skórzaną. Materiałowa, ja to ściągnąłem, więc ona pewnie zanim dojdzie do klienta albo powróci na swoje miejsce, a jak nie, no to po praniu już na pewno się to uda. Następna fura Subaru, Subaru, można jechać im bezpośrednio od razu na rajdy, ale to jest Outback, nie impreza. Następny samochód, mamy Subaru Outback, można takie auto
zakupić u nas w salonie, ale nie w tej cenie, nie w tej wersji. Tutaj mamy samochód 2022 rok, wszystko mamy 2022, zakupiony dla pana Maćka i pewnie was zastanawia, ile kosztują do niego drzwi. A czemu drzwi? Ponieważ drzwi są uszkodzone. Jest tu mechanizmy różnicowe, wszystko fajnie widać. Tutaj, od całe uszkodzenie. Ej, no ale jak będzie dobry blacharz, to to wyklepie, więc po co nowe drzwi? Ale nie, do tak świeżego samochodu pasowałoby zakupić nowe drzwi. I drzwi kosztują 3,5 tysiąca złotych w serwisie autoryzowanym. Jeszcze klapę mamy, ale klapy nie wyceniałem. A teraz chwila prawdy, mamy tutaj biohazard. Nie mam rękawiczek, nie będę grzebał w aucie, ale uchylę wam rąbka tajemnicy, co to jest. Jak chcecie uniknąć takich strasznych widoków, to piszcie na biura na rzeszów@autodiscover.pl albo warszawa@autodiscover.pl. Tam nie będzie lipy. Tutaj na konie jest, tu na Hyundai, tu jest subskrypcja. Proszę, cyk, cyk, wciśnij koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków, rozładunki lore, naprawy, koszty, pan Janusz, ja, o, i Grzesiu, czasem. Nie no, ze względu na to, że mamy dość dużo maili i dużo się dzieje wokół biur, to chcieliśmy trochę to zregionalizować, może nie aż tak, ale... Bo się nigdy, nie zawsze się będzie dało, żeby klienta gdzieś tam odsyłać, ale po to zaczęliśmy zakładać też osobne maile dla poszczególnych biur, żeby było dla was łatwiej. Oczywiście możecie pisać też na głównego auta z USA, @autodiscover, dzwonić do nas na numer główny i nie dziwcie się, jak zadzwonicie i czasem odbierze ktoś inny, ponieważ to wszystko jest spięte do centralki, gdyż jedna osoba nie byłaby w stanie odebrać wszystkich połączeń, bo jak rozmawia z klientem, czy wydaje samochód, czy robi inną czynność, to nie zawsze będzie mogła odebrać telefon, dlatego ten telefon jest przerzucany. Ale wtedy, jak już złapiecie kontakt z poszczególnym handlowcem z danego biura, opiekunem i będzie was prowadził przez cały ten proces od A do Z, to już oczywiście poznacie go, będziecie mieli bezpośredni telefon do niego. Pamiętajcie, możemy się kontaktować z nami przez Facebooka, przez stronę internetową, gdzie są zapytania, przez poszczególne maile, przez telefon. Bądź też przez WhatsAppa, ale nie na główny numer centralki, bo tam nikt nie odpisze. Dobra, stoi kolejny Fiat. Dobra, przejdźmy to troszkę w cień. Omówmy sobie. Tutaj konie wróciły do łask. Mamy 2016 rok. Ford Mustang 3.7 chyba. 3.7? Tak, 3.7, 88 tysięcy mil przebiegu, ale to jest nic na ten silnik. Jocie, kurwa, jocie. Ten silnik lubi gaz, on był bardzo krótko produkowany, na próżno szukaj tutaj wersji premium, gdyż nie było tych takich najbogatszych wersji, ale Mustang jest fajny, bo można go doposażyć o nawigację, o wielki panel klimatyzacji, więc z takimi rzeczami nie ma problemu. O ile kiedyś taki samochód można było kupić za 30 tysięcy pod dom, to teraz jest to nierealne. Takie auto między 43 a 47 tysięcy, do tego naprawa, która też oczywiście niestety podrożała. Tutaj mamy konia, który jest uszkodzony w tylną prawą nóżkę, a raczej błotnik. Tutaj błotnik będzie wymagał wymiany. Klapa pewnie też, bo tutaj ją podgięło. Reflektor, czyli cudzysłowo cała ćwiartka. Tutaj to będzie do wyciągnięcia pod lakierowania. No i z przodu jest też delikatnie błotnik ruszony, reflektor, przód do ustawienia. Zderzak też. No więc naprawa z jednej jakby strony, ale przód i tył. Więc tutaj pewnie kilkanaście tysięcy złotych na części pójdzie. A sama ćwiartka jest to wydatek między 3 a 3,5 tysiąca złotych. Ija! Konik. Wisienka na Porsche. Na Porsche! Wisienka na Porsche. Wisienka na torcie. Porsche Boxster. Samochód dla pana Jana. Pozdrawiamy, ja mam na drugie imię Jan. Kawały o Jasiu też lubię. Samochód kupiony w połowie lipca, czyli bardzo szybki transport, ponieważ samochód był zakupiony blisko Sabanach, a w Sabanach jest dość szybki transport, stąd też szybko do nas przypłynął. Przebieg około 51 tysięcy mil. Silnik 2,9 litra i uwaga, ceny części, jak myślicie? Pewnie jest drogo, nie jest drogo. Błotnik przedni 700 zł, a reflektor przedni około 1000 zł. Więc można powiedzieć, że to jest przepis na tanie Porsche, którym zdenerwujecie sąsiada.
albo spełnicie swoje marzenia, bo ten samochód nadal jest świetnie wyważony, świetnie się prowadzi, potrafi dać fan z jazdy dużo większy niż nie jeden nowożytnych samochodów. Jakby tu mamy dwa światy, tu mamy ciasne Porsche, super wyważone, z drugiej strony mamy Mustanga, którego zagazujecie i będziecie jeździć nim tanio na co dzień. Oba robią wrażenie, aczkolwiek na Porsche wiadomo, że ktoś będzie bardziej prestiżowo patrzył. I ile takie auto, taki samochód to jest między 55 a 60 tysięcy złotych pod dom plus naprawa. Jak widzicie 55, 60, Mustang 40, 45, no to ile mamy? Dyszka różnicy! A ceny części wcale nie droższe. Pokręć kółkiem. Blać. A tylni, a przed nim? Panie Janusz, proste pytanie. Panie Janusz, co by pan wybrał? To czy tamto? No pewnie, że Mustanga bym wolał. Nie Porsche? Nie. Czemu? Zmień się na gorsze. A z tych wszystkich aut, które pan dzisiaj rozładował, które najfajniejsze? Szczerze, tak dla pana. Co by pan to, tą białą Audi bym sobie wziął. Ja bym mi panią dał. No. Grzesiu, premia! Premia dla pana Janusza, Audi trzeba przywieźć. Dokładnie. Aż tak premia dla pana Janusza. Czyli jednak, jak widać, wyważony samochód, neutralny Audi. Ja też lubię Audi, znaczy lubię. Lubię SQ5. Żona jeździ SQ5, bo jest wyważona. A ja nie jeżdżę SQ5, bo jestem mniej wyważony. BMW-ki lubię, o, BMW-ki. BMW, tylko BMW. Będziesz miał wydatek, będziesz miał wypas, będziesz miał wodotryski. Nowy skrót. Właśnie, rozwincie ten skrót BMW. Ja znam jeszcze inne, bardziej obraźliwe, ale na antenie nie wypada! Pamiętacie, za rok będzie kolejna edycja Speed Show. Jak byliście na Speed Show albo nie byliście, to żałujcie, jak was nie było, a jak byliście, to fajnie, że byliście z nami. Kopacz Krzeszowice. Przyjedzie pan? Za rok? No. Kiedy to będzie? No, ja panu powiem wcześniej, lipiec, sierpień. No to już będę na emeryturze. No to pobawić się pan przyjedzie. No ale a oni tu wszyscy dostali porządne samochody. A ja czym? Hondo mam przyjechać? Panie Janusz, to pan przyleci helikopterem. Jakim samochodem? Nie. Przyjadę na motorze w barwach Global Motors. Ohohoho! Mieć naklejki takie na magnesie. Załatwimy. Załatwimy. Żuwik. Jesteśmy na placu Kopart Krzeszowice. Kończymy właśnie rozładunek lory. W sensie takim, że pan Janusz ustawia sobie samochody zgodnie z tym, jak będą od nas wyjeżdżały, żeby ich tutaj za dużo razy nie przestawiać, nie przepychać. No to co, jak odcinek się podobał, chcesz więcej materiałów tego typu lub innych, może od blacharzy, to zostaw łapę w górę, napisz komentarz, czy Ci się podobało. Koniecznie subskrybuj z dzwoneczkiem, aby zostać z nami na dłużej. Ja się z Wami zżegnam w ten piękny poranek sobotni. Mam nadzieję, że będzie piękny weekend. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!